Siema, siema telewidzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym będziemy oglądać serial Szkoła. To jest odcinek pod tytułem Przeziębienie Edition, bo jestem przeziębiony. Także z góry przepraszam za mój głos, wygląd i ogólnie w sumie, znaczy wyglądam jak zawsze, czyli pokrzywie. Tak czy inaczej, dzisiaj, moi drodzy, będziemy oglądać odcinek, który wielu z was mi poleciło i który bardzo mnie zachęcił, jak zobaczyłem jakiś tam snippet. Jest to odcinek 611 i zostało mi obiecane, że będzie tutaj obrażana pani Kłosek. W sensie, no ja biesuję panią Kłosek, ale wiecie, tak jak uczniowie mają z nią relacje, tak ja mam z nią takie love-hate relationship, więc moi drodzy, no nie przeciągając, odcinek 611, zapraszam! U licealistki Zosi Sułowskiej z drugiej C zamieszkała kuzynka Kaja Kubik. Jej rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę i mama Zosi zajęła się dziewczyną. Obie teraz chodzą do jednej klasy. Cała sytuacja bardzo denerwuje Zosię, która jest zazdrosna o kuzynkę. No, cholipka, Harry, no ja już chciałem powiedzieć, że no fajnie, tak z kuzynką się mieszka i w ogóle można balety robić do nocy, jakieś, nie wiem, rozmawiać o zmierzchu, czy czymkolwiek tam wtedy rozmawiały nastolatki, ale nie lubią się. No się k***wa, cały plan w p***u. Zosia, dzięki. A ty co lubisz, te twoje ulubione? Dziękuję, ciocia. Proszę cię bardzo. No, nigdy nie robisz moich ulubionych. Jak robię kanapki, to narzeka, że ci nie smakują, więc ja nie wiem, jakie są twoje ulubione. Nawet nie wiem, jakie są twoje ulubione? Wait, ej, trochę chamstwo z jej strony. No i to jest twoja córka jednak, tak? Może twoja córka wiele razy już mówiła, mamo, tak bardzo lubię kanapki z anchoa i masłem orzechowym, proszę zrób. Ale po prostu dla tej matki to było zbyt bestialskie, żeby tego słuchać. Mów z tym pasztetem! Kaja, na której lekcji masz sznurówkę zawiąż przy okazji? Na której lekcji masz fizykę? Na trzeciej. Na trzeciej, dobra, ja do ciebie zadzwonię, powiesz mi, jak ci poszło. Okej, okay, bardzo się stresuję. No ale nie stresuj się, przecież uczyłaś się wczoraj cały dzień, na pewno świetnie ci pójdzie. Będzie dobrze, zobaczysz. Jak się nie czujesz przygotowana, no to po co się zgłaszasz, to jest głupie. Chcę poprawić tą ostatnią czwórkę ze sprawdzianu. Nikt normalny nie poprawia czwórek. No poprawienie czwórki to dość karkołomny pomysł. Ja nie wiem, przez całą swoją edukację zdarzyło mi się chyba, że ktoś gdzieś kiedyś poprawiał czwórkę, ale to była jakaś taka border sytuacja. Tak normalnie nauczyciele mam wrażenie, że nawet nie pozwalali poprawiać czwórek, ani w gimnazjum, ani w liceum, więc no, ktoś tu jest nadambitny. No to lećcie dziewczyny już do szkoły, ja do pracy się spieszę. Aha, dziewczynki, jeszcze jedno. Pamiętajcie, że po szkole idziemy dzisiaj na zakupy. Jakie zakupy? No Kaja nie ma sukienki na sobotę, trzeba jej kupić. Ja też nie mam sukienki. Zosiu, ty masz całe mnóstwo sukienek. Przecież dwa tygodnie temu kupowałyśmy ci nową. Dobra, obejdzie się. Ale to rozumiem, że ci rodzice pojechali zarobkowo, a wcześniej mieszkali w jakiejś gliniance i nie było ich stać na nic. I ta dziewczyna po prostu nie ma ubrań, tak? No chyba nie tak działa, no jak została u tej ciotki, to pewnie została z całym tobołkiem swoich ubrań, więc pewnie coś ma, to po prostu jest rozpieszczanie cioci. No to już jest przesada. Najpierw ulubione kanapki, a teraz jeszcze wspólne zakupy? Nienawidzę tej Kai. I starzy wyjechali, to przyczepiła się do mojej matki. Odkąd z nami mieszka, czuję się tak, jakby mama bardziej kochała tę idiotkę niż mnie. No bo gość w dom, Bóg w dom, no. Przychodzi gość, to trzeba go ugościć. Ostatnio strasznie ciężko jest mi się porozumieć z Zosią. No Kaja ma bardzo trudną sytuację rodzinną i Zosia powinna to rozumieć. Powinnyśmy ją wspierać. A ona mi robi takie scenki. No ja mam nadzieję, że jej przejdzie. Zosia powinna to rozumieć. Nie wytłumaczę jej tego, chociaż taki jest mój obowiązek jako matki. Będę miała nadzieję, że sama do tego dojdzie, podczas gdy ja będę po prostu zaogniała konflikt, dając jak najwięcej atencji tej kuzynce. Ta głupia Kaja tak mnie wkurza, że nie mogę wytrzymać. Co? Czemu Kaja? Przecież ona jest spoko. Spoko? Ona się podlizuje mojej mamie. Co? No tak, nie ma swoich rodziców, to stwierdziła, że przywłaszczy sobie moich. Z perspektywy tej tutaj koleżanki, która siedzi, to ona można nie wiedzieć, że ci rodzice Kai wyjechali zarobkowo. Ona może pomyśleć, że nie wiem, zmiażdżył ich spadający autobus. I będzie like, o Jezus Maria, to uff. Nie, może pociesz ją czy coś. Ona pewnie dalej ma przed oczami flaki matki, jak się wylewały spod tego autobusu. No ale przecież Kai rodzice wyjechali za granicę na zarobek. No to chyba fajnie, że twoja mama chce się nią opiekować. Czemu wszyscy mówią na zarobek, zarobkowy i tak dalej? No, wyjechali za granicę, wyjechali do pracy. Jakoś tak w potocznej, codziennej mowie mówić pojechali zarobkowo, pojechali za zarobkiem. Jest dziwne. No kurde, ja nie wytrzymam. Muszę coś z tym zrobić. No ale co ty chcesz zrobić? No przecież od tak nie zrobisz z niej jakiejś gorszej osoby niż jest. No, that's the point. Dawaj swój master plan. Nie wiem, wrobisz ją w coś, wrobisz ją w jakieś handel nielegalnymi substancjami, a może wrobisz ją w niebieskie wieloryby, a może wrobisz ją w wzięcie udziału w castingu na Janusza. A właśnie, że zrobię. Co? Nie. Słuchaj, skompromituję ją w oczach mojej mamy i się skończy. Mama zobaczy, że Kaja wcale nie jest idealna i znowu będzie tak jak kiedyś. Ale jak ty chcesz to zrobić?
Jeszcze nie wiem, coś wymyślę. Po chuj żyć w zgodzie, po co w ogóle jakieś dyplomatyczne metody wymyślać, po co rozmawiać? Zróbmy tak, żeby wyszło, że ta kuzynka to idiotka jest, nie będzie problemu wtedy. To jest super plan. Jak wkręcę Kaję w jakieś oszustwo, to będzie mieć problemy w szkole i dyrowe zwie moją mamę. Mama na pewno się wścieknie i Kaja przestanie być jej ulubienicą. I w końcu dostanie za swoje. W jakieś oszustwo? W sensie, weźmiesz jej telefon, będziesz dzwonić. Siam, z tej strony, jak ona się nazywa, Kaja czy Zosia, jedna z nich. Chcesz może wziąć kredyt na milion pieniędzy? Janek Pluciński z gimnazjalnej 3A za kilka dni przeprowadza się do Anglii z całą rodziną. Chłopakowi jest przykro, że będzie musiał opuścić swoich znajomych. Sorry chłopaki, nie chcę się dzisiaj gadać. No daj spokój, przecież zaraz wyjeżdżasz. Nie psuj dnia. No właśnie o to chodzi. No ale stary... Kupią mi, że wyjeżdżam, będzie mi was brakowało. No stary, nam ciebie też, no ale Anglia to nie koniec świata, będziemy ze sobą pisać, odwiedzać, rozmawiać. Stary, specjalnie dla ciebie założyłem ten serwer Minecraft, Persistent World. No stary, no już zbudowałeś sobie tam domek, no to wiadomo, będziemy się tam spotykali, będziemy chodzili razem kopać diaksy, stary, dobrze będzie, ty się nie martw. Stary, Anglia to świetne miejsce. Przecież byłeś podjarany tym, że wyjeżdżasz. No, na początku tak, ale teraz dotarło do mnie, co ten wyjazd naprawdę oznacza. Nigdy już nie zjem dobrego chleba. Serio, w Wielkiej Brytanii pieczywo jest tak paskudne. Jest to straszne. W ogóle, cokolwiek nie mówić o Wielkiej Brytanii, ma swoje świetne aspekty, ale ma też swoje paskudne aspekty. No, ogólnie brytyjskie jedzenie, mam wrażenie, że jest jakąś abominacją. Ja gdybym wyjeżdżał, to bym ostro poszalał. Co masz na myśli? No wiesz, Janek przecież zaraz wyjeżdża. Cokolwiek zrobi, nie poniesie za to kary. Stary, jesteś genialny, on jest bezkarny. Szybko, Janek, napadaj na bank! To jest napad na bank, wszyscy do góry ręce. Nie zdążą zacząć procesu ekstradycji. Przyjaciele Janka wpadają na pomysł, jak uatrakcyjnić mu ostatnie dni w szkole. Uważają, że skoro wyjeżdża z Polski, może pozwolić sobie na wszystko, bo i tak uniknie konsekwencji. Podobało mi się to, w jaki sposób siedział przy tym biurku. Reżyser powiedział mu, dobra, jesteś przybity. Zaraz opuszczasz tę budę, wyjeżdżasz do Anglii. Możesz dać czadu na maksa. Czadu na maksa? Tak, a wiesz dlaczego? Ja się nie dziwię, że on nie rozumie, co ten kolega mówi. Ten kolega mówi jakimś narzeczem sprzed 15 lat, więc... Cokolwiek zrobisz w Polsce, nie poniesiesz za to kary tam. Ej, słuchajcie, macie rację, jestem bezkarny. No właśnie. Możesz spełnić twoje marzenia. Zrobić wszystko! Dobra, czas spełnić moje marzenie. Sorry chłopaki, chłop wyciąga nóż, zaczyna dźgać kolegów. A gdyby tak, porobić sobie jaja w kłosek? No właśnie, co ona ci może zrobić? Uwagę wystawi! O Jezus, pani kłosek, to mam wrażenie, że możecie przekląć do 15 pokolenia, więc ja bym akurat tego tematu nie dotykał. Chłopaki mają rację, nie ma co zamulać. Dzięki temu, że za chwilę mnie tutaj nie będzie, mogę zrobić wszystko, o czym marzyłem. No, mogę na przykład ośmieszyć kłosek i nie poniosę za to żadnej kary. Mogę wszystko! Ale to będzie czadowe pożegnanie ze szkołą. Ja mam wrażenie, że cała ta trójka ma łącznie jakieś 3 punkty IQ. Trochę głupi jesteście koledzy, no przepraszam. Okej, Marika, chyba telefon, teraz atakujemy. Dobra, to ja lecę. Wiesz, co masz mówić? Co, dawaj. Ej, Marika, no proszę cię, chodź szybko to zobaczyć. Co? Chodź, musisz to zobaczyć. Ale no ale chodź, nie lepę. Zobacz to. No patrz. Trzymaj się za ręce. No nie gadaj. Szkoła. To miejsce, które powinno być bezpieczne i kojarzyć się z bezpieczeństwem. Krzewić takie wzajemne poszanowanie innych ludzi i tak dalej. Okradnijmy koleżankę, żeby wrobić kuzynkę. W ogóle fascynuje mnie to w tym serialu co chwilę, gdyż komuś kradnie telefon i to jest takie proste. Nie wierzę, że tego nie robiłem w podstawówce. Oczywiście to był żart. Jeśli kradniesz komuś telefon, to jesteś śmieciem. Nie kradnij komuś telefonu. Ukradnij mu pieniądze. Nie rób tego, nie rób. Nie wiem, co mogę powiedzieć na YouTubie. Dobra, jest super pufo. No to teraz okej, musimy wrzucić ten telefon. Kaj, do plecaka? Okej. No ale masz jakiś plan, prawda? Tak, mam. No dobra, to... Dawaj. To ty go podrzucisz. Ej, no ale zawariowałaś, jakby ktoś zobaczył. Ej, proszę cię, a dlaczego w ogóle ja mam dawać ten telefon jej? Dobra, idzie. Słuchaj, bo ktoś musi ją zagadać, a ja wiem, jak to zrobić, okej? Okay? No dobra, no nie wiem. Nie panikuj, czekaj na okazję. No nie, właśnie zobaczyliśmy, że zagadanie kogoś jest tak proste jak... Ej, Marika, chodź szybko, zobacz to, zobacz. Więc zagadanie to nie jest problem, ty po prostu chcesz odsunąć od siebie możliwe konsekwencje. Jesteś po prostu cwaną bestią. Chciałam z tobą pogadać, chodź. To się dobrze składa, bo ja z tobą też. Naprawdę? Dobra, no to słuchaj. Strasznie mi głupio, że się wobec ciebie tak rano chamsko zachowałam. Naprawdę głupio mi. Strasznie? To mało powiedziane. Było mi naprawdę przykro. No ja wiem. Przepraszam.
Ja naprawdę cię lubię i chciałabym mieć z tobą lepszy kontakt. No ja ciebie też. Jezus Maria, nie, i brewka nie drgnie. Ta kuzynka jest taka, no przepraszam, chciałam się z tobą lubić, chciałam mieć lepszy kontakt. Tamta ma w głowie już, już zapuszkowanie, ona już widzi oczyma wyobraźni, jak ta kuzynka idzie do więzienia, jak marnuje sobie życie za ten ukradziony telefon. Kuzynka po prostu chce być koleżanką, no kurwa. Ty to zły człowiek jesteś, Zosia, zły. Słuchaj, ostatnio mam po prostu gorszy czas i... jestem nieznośna. Bardzo cię za to przepraszam. Nie, ty nie masz istnieć gorszego czasu, jesteś po prostu zawistną osobą. I denerwuje cię, że ona lubi jakieś normalne kanapki, a nie kawa anchois z masłem orzechowym. I teraz na niej się wyżywasz. A nie, mogłabyś porozmawiać z nią, porozmawiać z mamą, zrobić cokolwiek innego, niż wrabiać swoją kuzynkę w kradzież, ty imbecylu. Tymczasem Marika, która chodzi do klasy razem z Zosią i Kają, zauważyła brak swojego telefonu. Jest załamana, bo nigdzie nie może go znaleźć. Telefonu obudową nie widziałaś może? Nie widziałam. Może gdzieś go zostawiłaś? Szukałam wszędzie i nigdzie go nie ma. To był mój prezent na urodziny. Ej, spokojnie. Na pewno się znajdzie. Trzeba go tylko dobrze poszukać. Szukałam w szatni i nigdzie go nie ma. Spoko, znajdzie się. Jesteśmy w takiej bezpiecznej szkole, w której wszyscy możemy sobie ufać. Każdy pomoże ci szukać tego telefonu. A wiesz, kto najbardziej pomoże ci szukać tego telefonu? Te tutaj dwie koleżanki, które za chwilę go znajdą dla ciebie. Słuchaj, no to pewnie ktoś ci go zwinął. Tak myślisz? No tak, przecież logiczne, jak nigdzie go nie ma, to ktoś ci go musiał gwizdnąć. Masakra, co ja teraz robię? Hej, nie martw się, po lekcji pomożemy ci go szukać. Co nie, Zosia? Nie, że tak. Po lekcji? Ja bym oszalał do tego czasu, ja bym musiał od razu. Dlaczego nie możecie po prostu zadzwonić do niej na przykład? Czy którakolwiek z was ma jej numer? Czy którakolwiek z was w ogóle wie, kim jest ta koleżanka Marika? Co to? Ej, czy to nie jest telefon Mariki? Ale... Marika, to nie jest twój telefon? Tak, to mój telefon! Ale ja nie wiem, skąd się ukradłaś ten mi go! Co? To nie ja! I jeszcze mówię, że chciałaś pomóc, jesteś bezczelna! Dziewczyny, spokojnie, co się dzieje? O co chodzi tutaj? Panie profesorze, ja nie wiem, jak go się tutaj znalazł. Przecież widziałam, jak go wyciągałaś z torby. Wszyscy widzieliśmy! Tak, gdyby ukradła ten telefon, z pewnością chciałaby teatralnie wyjąć go przy całej klasie w takim momencie. Nie, gdyby ona go ukradła, ona by specjalnie tak wyjęła książki, żeby w ogóle nie pokazać tego telefonu. To ona zwróciła uwagę, hej, mam ten telefon w torbie! Jeśli miałaby chęć go ukraść, to by nie dała znać, że go ma! You... fucking morons! Ktoś mnie wrabia! Ktoś cię wrabia, no ale niestety będę musiał porozmawiać z twoimi rodzicami. To niemożliwe, oni są w Anglii. Och, oni też są w Anglii. Może ci rodzice tego ziomeczka, który jedzie do Anglii, jadą na swingers party z rodzicami jej. Nie ma innego wytłumaczenia, to musi być swingers party. No lepiej to wyjść nie mogło, ta idiotka w końcu dostała za swoje. Aż przyjemnie było patrzeć, jak się wszyscy na nią rzucili. Lesicki na pewno jej tego nie popuści i wezwie moją mamę do szkoły. A ona w końcu zobaczy, że Kaja nie jest tak idealna, jak jej się wydawało. Ale upierdolony włącznik światła tam z tyłu, Jezu. Ujebany farbą, czy nie wiem, czym. W ogóle tyle problemów w tej szkole mogłoby być rozwiązane przez monitoring. Ja nie wiem, co dyrektor i dyrektorka robią z pieniędzmi, które dostają z Ministerstwa Oświaty. Prawdopodobnie przepierdalają je na jakiegoś błękitnego wieloryba, ale monitoring rozwiązałoby to tyle problemów. Janek Pluciński niedługo wyprowadza się do Anglii. Do tej pory miał opinię spokojnego ucznia. Dawid Czech? Jest przekonany, że w związku z przeprowadzką nie spotkają go konsekwencje. Pluciński, słucham. Czego pani słucha? Hip-hopu? Metalu? To jest twój pomysł na żart. Ja powiedziałem, że oni w sumie mają 3 IQ, ale możliwe, że oni nawet tyle nie dzielą. Stary, masz tyle możliwości. Marciński, słucham. Dobra, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Przepraszam, to nie jest takie proste. Twój pomysł jest dobry, Marciński. Są jakieś żarty? No nie wierzę. Disco polo. Luciński, ja ciebie nie poznaję. Dostajesz uwagę. Co? A mogę dwie? Albo nie, lepiej trzy. Jesteś bezczelny. Szczerze, jedna uwaga to za mało. Liczyłem na więcej. Pluciński, z każdym słowem twoja sytuacja się pogarsza, a już na początku nie była idealna. Ja się tak zastanawiam, cały czas myślę, jak można by to zrobić lepiej, no bo jesteś w tej sytuacji, co on, masz taki poniekąd immunitet, chociaż jak znam życie, to na koniec odcinka się okaże, że on wcale nie wyjedzie. Masz taki, powiedzmy immunitet, bo za chwilę wyjeżdżasz, możesz sobie zrobić żarty na tyle sposobów, to wymyśl jakiś bardziej kreatywny. Nie wiem, na przykład podrzuć jej pluskwę. Wzywam twoich rodziców do szkoły. Nie, no to będzie trudne, rodzice nie mają czasu, pakują się. Wie pani, za 3 dni wyjeżdżamy. Aha, to dlatego poczułeś się bezkarny, tak? Nie, ja chciałam tylko dostać więcej uwag. Pluciński, ja nie będę tolerowała takiego zachowania. Proszę do odpowiedzi, w tej chwili. O, niestety, muszę do toalety. W tej chwili do odpowiedzi. Pluciński, doigrałeś się. Nie sądzę. Pa, pa. Wracaj natychmiast. Boże, w to all in, bo jak zastanawiałem się,
No pani Kłosek jest dosyć intimidating. Myślałem, że w pewnym momencie on się już spenia i będzie like, nie, dobra, no ja przepraszam, dobra, ja już będę poszedł w to, wyszedł z lekcji, co za chłop. No muszę być ciekawy, jakie konsekwencje Kłosek z tego wytarga. No, mi się wydaje, że to zrzucenie klątwy do 15 pokolenia to jest najprostsza droga, ale możliwe, że wymyśli coś bardziej kreatywnego. Na przykład, nie wiem, może zaprogramujesz sztuczną inteligencję tak, żeby już zawsze na niego polowała? Może Karina Kłosek stworzy Terminatora i wyśle go z tym człowiekiem? Ale to było super. Jestem chyba pierwszym człowiekiem w historii, który postawił się Kłosek. To było coś niesamowitego. Było warto. Super jest być ponad prawem. Było warto. Wszyscy koledzy śmiali się przez jakieś 3 sekundy. Na pewno zostanie to zapamiętane, a ja nie poniosę żadnych konsekwencji. Janek, widziałem, co odwaliłeś dzisiaj na informatyce. Mówię ci, szacun, mistrzostwo, naprawdę. Weź spadaj. Co? Wiesz co, zawsze chciałem to powiedzieć, nigdy cię nie lubiłem. Przychodzi chłop go spropsować, jest like, nigdy cię nie lubiłem. Rozumiem, że razem z tym, żeby się jakoś rzucić na Kłosek, to masz zamiar popalić mosty ze wszystkimi, poza swoimi debilami i kolegami, tak? No, ja wiem, łącznie macie 2,5 IQ. Ciężko to podzielić na 3, więc musimy się z nimi trzymać, ale come on. Każdy, kto jest wokół, wydaje się być bardziej rozgarnięty niż oni. Nareszcie ktoś ci to powiedział. Nieźle mu pojechałeś, stary. No, życie bez konsekwencji jest genialne. Życie bez konsekwencji jest genialne, powiedział każdy influencer. Zareklamuję skam, nie ma problemu. Wejdę w uniwersum Daniela Mrikala, nie ma problemu. I tak wszyscy zapomną po tygodniu. No, to był fajny język polski. Dobra. Pięknie jest. Piękne po jakiegoś nauczyciela. Ale piękny zapach. Pali się, podoba ogień, mi się. Pomocy, pożar. U nas się pali? Panie profesorze! Jest kaśnica. Ale ja. Ach, niepotrzebna ta kaśnica. Jakaś woda! Panie profesorze, od razu mówię, że to nie my. Co to jest? My tylko dobrze chodziliśmy. My chcieliśmy uratować tą szkołę. Kto to pył? Ej, dobra, po co to zrobić się? Ja nie pamiętam, czego uczy nauczyciel, ale ten nauczyciel ma bardzo duży problem, żeby zapanować nad kimkolwiek. Ledwo włada językiem polskim, jak on ma tych hultajów poskrobić? W ogóle oni też bezczelni. I przez nich jakaś bogu ducha winno dziewczyna straciła wodę na cały dzień. Grozi teraz odwodnienie, jesteście z ciebie dumni? To nie śmiał się, to będą mieć konsekwencje, naprawdę. Ej, w ogóle, czy tych dwóch jego przydupasów nie zwróciło uwagi na to, że w te sprawy oni są też zamieszani, więc oni też mogą ponieść konsekwencje, bo oni nie wyjeżdżają. Wjeżdżają do Anglii? Czy ktoś o tym pomyślał? A gdybym tak powiedział, Kamil, co do niej czuję? No, co ci zależy? Wzdychasz do niej od początku gimnazjum. Co ci zależy? Zróbmy szybkie drzewko decyzyjne. Pójdzie do niej, dostanie kosza, nic się nie stało, za chwilę wyjeżdża. Pójdzie do niej, nie dostanie kosza, okaże się, że ona odwzajemnia jego uczucia i co wtedy? Twoja miłość gimnazjalna powiedziała ci właśnie, że chce z tobą być, a ty wyjeżdżasz do Anglii. Sam sobie zrujnowałeś życie. Nie rób tego. Nie podchodź do niej. Nie, don't do it. Don't fucking do it. Ej, Kamila. Co kupujesz? Sok, Dudziak dał nam duży wycisk. No, on to potrafi. Kamila, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Tak? Bo chodzi o to... Chodzi o to, że od dawna mi się podobasz. Co, naprawdę? Tak, tylko nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Nawet nie wiesz, jak długo czekałam na twój pierwszy krok. Zaraz, co? No bo ty też mi się podobasz, głupku. Trafiony, zatopiony, spójrzcie na jego minę. On już wie, że teraz wszedł na bardzo grząski grunt, gdzie jeśli zostanie w Polsce, to poniesie konsekwencje za wszystkie swoje podłości. A jeśli pojedzie do Anglii, to straci miłość swojego życia. Po co ci to było? Trzeba było żyć w błogiej nieświadomości. Co? Ja? No tak, dawałam ci nawet znaki, no bo nie chciałam się narzucać. Myślałam, że nie jesteś mną zainteresowany. Jestem i to bardzo. No tylko szkoda, że ty za niedługo wyjeżdżasz. Wcale nie. Okazało się, że zostaje. Naprawdę? Why you lying, bitch? Jak chcesz to załatwić? Chcesz nagle powiedzieć rodzicom, że nie, zostanę. Będę toczył samodzielne życie dojrzałego i absolutnie samowystarczalnego 15-latka, który actually troszkę podpadł pani z informatyki i właśnie być może pisze ona zabójczy program AI, żeby mnie zabił. Dobrze, że pani przyszła. Coś się stało? Tyskają? Coś poważnego? No, obawiam się, że jest właśnie poważne prawdopodobieństwo, że Kaja zrobiła coś złego. Ale jak to coś złego? Przecież to jest wzorowa uczennica. No, ale miała w plecaku skradziony telefon koleżanki. Aha, czyli on też jakby nie złapał tego, że gdyby chciała go ukraść, to by się tym nie chwaliła. No chyba, że on podejrzewa, że ona jest kleptomanką i nie panuje nad tym. Ale w sumie był odcinek z kleptomanem i w sumie tam to też potraktowali fatalnie, więc... Może po prostu w tej szkole każdy złodziej jest idiotą i do tego się przyzwyczaili. Tymczasem Kaja próbuje przekonać kuzynkę o swojej niewinności. Nie wie, że to Zosia wyrobiła ją w kradzież. Jezu, ale to jest straszne. Ta kuzynka myśli, że może zaufać swojej kuzynce, tak? Myśli, że może jej się wyspowiadać, może wyrzucić z siebie, że no to nie ja! Ale ona nie wie, że tym złoczyńcą cały czas była Zosia. Kaja.
Zosia. Kaja to kuzynka. Zosia to ta zła. Dobrze. Zosia. Ona nie wie, że od początku była to Zosia. To po co wyjmowałabym go przy wszystkich? Przepraszam bardzo. Otóż to po co wyjmowałaby go przy wszystkich? No po cholerę. Czemu mi nie wierzycie? Kaja, dobrze, no dziecko, nie płacz, nie płacz. Co ty robisz? Przytulasz ją po tym, jak ukradła telefon? Co się, uspokój się. Przytulasz złodziejkę. Coś, nie mów takich rzeczy, przecież jeszcze nic się nie wyjaśniło. Mnie byś nigdy nie przytuliła po czymś takim. Nie gadaj głupot. Tak? Chcecie znać prawdę? To ja ukradłam telefon, to ja wrobiłam Kaję w kradzież. To jest mój k***a gambit. Zobaczyła, że twoja matka przytula tą Kaję i jesteś like, myśli, że Kaja ukradła telefon i ją przytula? Może w ten sposób wysępie Haga? Ręce mi opadły. Co ty chcesz dalej zrobić z tym wątkiem? No ukradłaś telefon, chciałaś ją wrobić, od razu się przyznałaś. Jesteś najgorszym, złym mastermindem w historii tego serialu. Tak. Razem z Pauliną ukradłyśmy telefon Marice. O, jeszcze Paulinę w to wpieprzyła. Nie poznaję Zosi. Co ona najlepszego narobiła? Żeby ukraść telefon i podrzucić go Kai? Od kiedy ona jest o nią taka zazdrosna? Przecież zawsze ją lubiła. No może to jest moja wina, może faktycznie ostatnio za dużo czasu poświęciłam Kai. Powiem wam, że nie wiem, dokąd w ogóle ten wątek zmierza, no bo już wszystko jest rozwiązane, poza tym, że no ta matka w końcu dostała feedback w taki sposób, a nie inny, no ale wciąż feedback, że może ta córka czuje się pokrzywdzona. No i co teraz? W normalnym świecie matka byłaby like, dobrze, będę traktowała je porówno, albo dobrze, porozmawiam z moją córką o tym, dlaczego Kaja potrzebuje teraz wsparcia. Tutaj nie wiem, dokąd to zmierza, no, bo ta cała sytuacja powinna w tym momencie już dzieci poza murami szkoły, ale nie będziesz działała poza murami szkoły, ponieważ jest to serial szkoła. Tak, zostaję tu. Powiedz to ojcu. Oczywiście, że powiem. Miłość jest najważniejsza, na pewno to zrozumie. No, wątpię, żeby to zrozumiał. Podejdę go, porozmawiamy jak facet z facetem, na pewno zrozumie. Hej tato, moglibyśmy zmienić cały ten wielki plan, który macie z matką, bo zakochałem się w dziewczynie w szkole? O kurde, to tata. Czego on może chcieć? Weźmy teraz okazję na męską gadkę. Halo? Cześć, tato. Kłosek jednak zadzwoniła do taty. Jest mega wkurzony. To powodzenia w przekonywaniu go, żebyś został. Jezus, po co ja w ogóle pyskowałem do kłosek? No, przynajmniej było zabawnie. Jakby oni totalnie nie potrafią myśleć jakkolwiek przyszłościowo, nie mogą myśleć perspektywicznie, są like, no zrób. W sumie chciałbym, żeby go zostawili jednak. Chciałbym, żeby został tutaj i musiał, nie wiem, do końca przynajmniej tego roku lizać buty kłosek. Fajnie by to było. Taka jest pewnie kara za to, co zrobił. I przez te swoje głupie zachowania ostatnie dni pobytu w Polsce spędzisz na szlabanie w domu. Ale tato, ja... Żadne ale tato. I lepiej się pożegnać ze wszystkimi znajomymi, bo od jutra już nie będziesz chodził do szkoły, skoro nie umiesz się w niej zachować. Nie możesz mi tego zrobić. Właśnie mogę i ci to, i to robię. Ja nie jadę. Weź mnie nie rozśmieszaj. Dobra, ja muszę jechać do pracy. Dokończymy tą rozmowę wieczorem w domu. Wieczorem nie mogę, jestem umówiony na randkę. Przecież mówiłem ci, że masz szlaban i nigdzie nie znasz żadną randkę, jak jest szlaban. Tato, spotkałem kobietę swojego życia, zakochałem się. Spotkałem kobietę swojego życia 10 minut temu, słuchaj, zakochałem się w niej 3 lata temu. Od tego czasu nie byłem w stanie się z nią jakkolwiek porozumieć. Porozumiałem się z nią teraz, okazało się, że ona też na mnie leci. Tato, to jest miłość życia. Nie no, to jest jakiś dramat. Po co ja w ogóle fikałem do tej głupiej kłosek? Jaki ja byłem głupi? Jak ja teraz spojrzę w oczy Kamili? I co jej powiem, że odwołuję randkę i jednak wyjeżdżam? Masakra! No tak, no co innego możesz zrobić? Musisz jej powiedzieć, że słuchaj, bo sytuacja się zjechała, jednak wyjeżdżam. W ogóle, bo jak mój ojciec powiedział, że już mieszkanie jest sprzedane, wszystko jest zapowiedzi na ostatni guzik, no to chyba faktycznie już nie ma powrotu, tak? No, mieszkanie jest sprzedane! Gdzie ma mieszkać ten ziomek? No chyba, że zamieszkał Kamili, jako ten tajny mieszkaniec w ścianie. Chodzi o to, że ja nie będę mógł się z tobą gdzieś spotkać. No to szkoda. Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał. To jest rzecz, której najbardziej pragnę w tym momencie. No nie tłumacz się już. Coś ci wypadło, tak? No, tak jakby. No to możemy spotkać się w weekend. W weekend? Też ci nie pasuje? Nie no, mogę. No to dobrze, bo wiesz, że ja bym bardzo chciała. Dlaczego to robisz? Nie jesteś w stanie zagiąć rzeczywistości do tego, żeby móc. Jakkolwiek będziesz chciał zaklinać rzeczywistość, to twoje mieszkanie jest sprzedane. Nie masz gdzie mieszkać. Nawet jak, nie wiem, celowo uciekniesz z domu, to co ze sobą zrobisz później? Nie możesz się z nią spotkać. Ona nie jest tego warta w ogóle, stary. What the fuck? Ona nie jest tego warta, nawet jej nie znasz. Chciałbym bardziej, uwierz mi, chciałbym się z tobą spotykać. Czyli do parku, do kina, naprawdę. Jejku, ale jesteś słodki. Ja... Niczym się nie zamartwiaj. Okej, dałem mu buzi w policzek. W tym momencie on na pewno już rzuci wszystko i zostanie. On już będzie koczował pod tym jej domem, będzie mieszkał w jej śmietniku albo ścianie. Dobra, już za późno. Już za późno. Gdzieś ojca, jego szlabany wyjazd do Anglii. Nie chcę jechać, chcę tu zostać. Teraz, kiedy umówiłem się z Kamilą, no, ten wyjazd to totalna masakra. Muszę zostać.
Tylko jak mam to zrobić? No ty jesteś w szachu, chłopie. Nie no, może zamieszkaj u jednego ze swoich kolegów. Nie, może zamieszkaj w szkole. Słyszałem, że jest wakat na potwora pod strychem, więc możesz spróbować. Zosia Słowska przychodzi do szkoły w bardzo złym nastroju. Jest przekonana, że mamie bardziej zależy na kuzynce niż na niej. W ramach buntu postanawia nie iść na lekcję i chce namówić koleżankę na wagary. Przepraszam. No tak, no co, poszłaś do domu, a oczywiście Lesiu mnie męczył. Przepraszam, głupio mi strasznie, że tak wyszło, słuchaj. Ja idę na wagary, idziesz ze mną? Nie, nigdzie z tobą nie idę. Właśnie koleżanka mówi jej, że miała problemy na lekcji. Ogólnie nie jest dobrze. I ty co, spierdolamy? Zosia, pogadamy w końcu o tym wszystkim czy nie? Nie mamy o czym gadać. Właśnie, że mamy. Zachowałaś się mega chamsko, ale chcę pogadać. Spadaj. Czemu ty mnie tak nienawidzisz? Słuchaj, nie chcę mi się z tobą gadać, okej? Okay? Słuchaj, bo jestem o ciebie zazdrosna. Mam wrażenie, że moja mama lepiej cię traktuje niż mnie. Koniec. Czy to jest takie problematyczne? Czy lepiej zamiast tego kraść telefony? Słuchaj, czy ty nie widzisz tego, że odkąd z nami mieszkasz, moja mama interesuje się wyłącznie tobą? W ogóle się na mnie interesuje, nie zauważa mnie. A jak już, to ma pretensje. Woli ciebie. Brawo! Zrobiłaś to, w 26 minucie zrobiłaś to. To jest pierwszy krok. Drugi krok to więzienie. Rozmowa z Kają tylko zdenerwowała Zosię. Rozmowa mnie denerwuje. Nie jestem w stanie wypowiedzieć swoich problemów, żeby je rozwiązać. Żałuję, że nie udało jej się namówić koleżanki na wagary, więc szuka innego towarzystwa. Jestem do domu jak gdyby nigdy nic. Nie, ale gdzie? Jezu, no chodź, dawaj. Ja idę. Stary, Jezu, zamulasz. Ej, Sergiusz. No. Słyszałam, że szukasz towarzystwa na wagary. No tak, ale faceta. Będziemy pić. Kobieta tu pić nie może, wiadomo. Ale chłopiec zadaniowy. Szukam faceta na wagary. Będziemy pić. Jeśli nie umiesz wypić pół litra na głowę, nawet się nie zgłaszaj. No ale to nie będzie żadnej dziewczyny. Sam mi to facet. Nie przeszkadza. No okej. Okay. Chłopaki się ucieszą, że prowadziłem dziewczynę. Dobra, to na co czekamy? Ale to chwila, to on już miał ekipę na te wagary, tylko po prostu potrzebował kogoś jeszcze, bo tak, bo jak nie jedziesz na wagary w 8 osób, tylko w 7, to już są złe wagary. To już, nie wiem, flaszka się źle dzieli czy coś. Kaja jest zaniepokojona, ponieważ Zosia nie pojawiła się na fizyce. Ciągle myśli o tym, co usłyszała od swojej kuzynki i nie może skoncentrować się na lekcji. Proszę Mateusz. Kaja, proszę Kaję do tablicy. Kaja. Tak, panie profesorze? Chciałem, żebyś zrobiła zadanie numer 4. Jesteś nieskupiona, tak? Jeśli siedzi się w pierwszej ławce, to ciężko jest tak odpłynąć. Mówię to z autopsji. Dlaczego? Ponieważ w liceum pani z matematyki przesadziła wszystkich chłopców do pierwszych rzędów. Jak najbliżej przodu się da. No więc ja też siedziałem, chyba w drugiej ławce akurat. I powiem wam, jak na co dzień siedziałem w przedostatniej czy tam ostatniej ławce, to siedzenie w tej drugiej ławce to był jakiś taki dziwny, jakiś apogeum stresu. Ja czułem się cały czas obserwowany, cały czas jakoś na widelcu i nie było chwili wydechu, nie można było odetchnąć. Więc ja nie wiem, jakim cudem ona odpłynęła w pierwszej ławce, jeszcze siedząc naprzeciwko niego, naprzeciwko jego biurka. Brak prawdziwości świata, szkoło. Przepraszam, zamyśliłam się. No dobrze, no ale i tak byś nie zdążyła. Dla wszystkich zadanie domowe, zadanie numer 4 ze sztućwiczeń. Dzięki. Kaja, ale co się dzieje? Czemu jesteś nieskupiona? Przecież ta sprawa z telefonem wczoraj się już wyjaśniła. A to chwila, czy ja dobrze rozumiem, że Lesiu pytał na koniec zajęć? Był jak, no, skończyliśmy 5 minut przed czasem, więc mógłbym was wypuścić, ale zamiast tego chodźcie, przepytam was wszystkich, fajnie będzie wtedy. Marcie się, że mogła sobie coś zrobić. A co masz na myśli? No bo ona myśli, że mama kocha bardziej mnie niż ją. Próbowała mi to wszystko wytłumaczyć, ale nie chciała mnie słuchać. No dobrze, będę musiał znowu porozmawiać poważnie z mamą Zosi. Zawsze jak ci uczniowie coś odpieprzają, to są wzywani rodzice do szkoły. I ci rodzice są wzywani tak machinalnie, nagminnie, że ja mam wrażenie, że ci rodzice nie mają prawa pracować albo mieć swojego życia, tylko muszą chodzić do tej szkoły non-stop. Janek cały wczorajszy wieczór spędził w domu. Tak, rozumiem, wszedł jeden z tych wagarowiczów, tak? Wrócił niestety na tarczy. No, była tu, no, pytała o ciebie. Czy powiedzieliście? No, że cię nie ma, ale nic nie powiedzieliśmy o szlabanie, ani o wyjeździe. Uff, to dobrze. No. Stary, może odpuść ją sobie. To w ogóle ma sens. Zaraz cię tu nie będzie. Nigdzie nie jadę. No nie wiem, ten jego ziomeczek ma koszulkę Play Hard i jakiś taki włoski bem, więc ja myślę, że on tutaj ostrzy sobie zęby na Kamilę, więc dobry ruch nie odpuszczając. Powiem mu, że przyjęli mnie do drużyny piłkarskiej. Że jeżeli zostanę, będę miał mega perspektywę. Stary, w Anglii mają 1000 razy lepsze kluby piłkarskie. Tam będziesz miał lepsze możliwości. No dobra, to w takim razie może wymyśl jakąś chorobę. Stary, tym bardziej cię nie zostawi. W Anglii też są lekarze i szpitale. No ale ja słyszałem, że jak się czerpi na liżmi, to nie wpuszczałem do samolotu, no stary. To co jeszcze mogłoby mnie tutaj zatrzymać? Dziecko?
Jakie dziecko? No, stary, słuchaj, mój wujek miał jechać do Ameryki, ale wpadł z taką jedną laską, no i musiał zostać. Czy oni naprawdę mu sugerują, żeby szybko zrobił sobie dziecko w 2 dni? Rozumiem, że to musi być bardzo speedrun związku. To może wcale nie jest taki głupi pomysł. Jest, nie masz dziecka. Ale mój stary nie musi o tym wiedzieć. Co? Chcesz kręcić w ojca w to, że wpadłeś? Dokładnie. I wtedy będę mógł zostać tutaj do weekendu, do randki z Kamilą. Stary, coś ty kurwa wymyślił! Chcesz wkręcić ojca, że masz jakieś dziecko, że... że chcesz wkręcić ojca, że to dziecko jest w drodze? Czy że już je masz i je ukrywałeś gdzieś pod parapetem przez ostatnie 3 miesiące, 3 lata, czy... Stary, nie! Chciałbym przypomnieć, że ty masz 15-16 lat. Mój ojciec nie zareaguje dobrze na tą informację. Cześć, tato. Chciałem ci powiedzieć... dlaczego tak nie chcę jechać do Anglii? A właściwie, dlaczego nie mogę? Będę ojcem. Uspokój się! Tak, z tą dziewczyną, o której ci wczoraj mówiłem. Tak, z tą dziewczyną, która pocałowała mnie w policzek. Wiesz, jak to jest, no, nie zabezpieczyliśmy się podczas tego pocałunku. Dobrze, porozmawiamy osobiście. Jestem w szkole. Tak, zerwałem się z domu. No, przecież moja dziewczyna jest w ciąży. I co? Jest strasznie wkurzony, ale jedzie tutaj. Nadal przypał. Jaki przypał? Starczy, że uwierzy, że będę miał dziecko i przynajmniej mnie sąd nie zabierze. Nie zakładasz takiego scenariusza, że twój ojciec powie: chciałbym porozmawiać z tą dziewczyną, która nosi twoje dziecko. Bo jeśli ją nagle wezwiecie i ona usłyszy, że jest apparently w ciąży, to ja myślę, że trochę ją może pojebać. Tymczasem Kamila szuka Janka. Ma nadzieję, że uda im się wreszcie pójść na randkę. Wierzy w to, że Janek nigdzie nie wyjeżdża. Ty wiesz, czy Janek się wyprowadza? No jakoś w tym tygodniu miał się wyprowadzić. Będę za nim tęsknić. A ja za nim jego tymi fajnymi, zabawnymi żarcikami. To, co odwalił wczoraj ukłas, było mega. Te zabawne żarciki, czyli czego pani słucha? Hip-hopu, metalu? Peak comedy. Prawdopodobnie subskrybujesz DJ-a Paula Sajda. Kamila jest załamana tym, co usłyszała. Nie wie, że Janek jest w szkole i też jej szuka. O, cześć Kamila. Janek, dobrze, że jesteś. Gadałam przed chwilą z dziewczynami i one mi powiedziały, że jej ojciec pracuje z twoim ojcem i że ty jednak wyjeżdżasz. Co? Możesz mi wytłumaczyć, o co w tym chodzi? Bo prawda jest taka, że... Zaciągnął ją tutaj w ustronne miejsce biblioteki. Zaraz za nim zwaliła się banda jakichś dziewczyn. No, zajebiście ustronne miejsce. Czy on chce w ogóle jej sprzeczna z to, że zaraz tu będzie mój ojciec? Powiedz mu, że jesteśmy w ciąży? Moi rodzice wyjeżdżają, ale ja zostaję. Ale pozwolili ci zostać? Nie, on nie chce jej wtajemniczyć w swój plan. On po prostu wychodzi z założenia, że ojciec nie będzie chciał w ogóle jej zobaczyć na oczy. Nic jeszcze nie wiadomo. Przecież to mamy dużo czasu razem ze sobą. No dobrze. Kurde, ale to było super, jak Kamila się do mnie przytuliła. Nie mogę jej teraz zawieść. Obiecałem jej, że zostaje, to zostaje. Za wszelką cenę. Muszę być twardy i doprowadzić sprawy z ojcem do końca. Nie wiem, ilu coachów podrywu ty subskrybujesz, ale chyba bardzo wielu, skoro pocałunek w policzek albo przytulenie sprawia, że chcesz wywrócić do góry nogami całe swoje życie. Powodzenia, Janek. Gdzie pani Zosia jest zazdrosna o pani kontakty z Kają? No ja rozumiem, no, ale ja chciałam z nią o tym porozmawiać, ale Zośka jak się obrazi, no to już jest koniec. Dlatego musi ją pani zapewnić o swoim uczuciu, no. No ale przecież to jest oczywiste. Ja jestem jej mamą, no to chyba najważniejsza jest dla mnie na świecie Zośka, powinna to wiedzieć. Tak, ale dzieci czasami o tym zapominają. No chyba tak. Ciociu. Co się dzieje? Zosia wrzuciła zdjęcie na Face'a. Ona pije alkohol z jakimiś chłopakami. Rozumiem, idziesz na wagarię, pijesz alkohol. Ludzie robią takie rzeczy w szkole. Powiedzmy, ale kto wrzuca zdjęcie na Face'a, że siem, spierdziłem z lekcji, wale browara. W sumie, pewnie ktoś tak robił. Na Snapchacie, na Facebooku, na Instagramie. Ludzie tak robili. Ludzie są głupi. Zaraz, to jest tutaj obok szkoły przecież. Dobra, chodźmy tam. Kaja, ja zostań w szkole. Alkohol, zaraz. Ja jej dam alkohol. Tymczasem Zosia imprezuje w towarzystwie kolegi. Rozumiem, że Lesiu poznał od razu Temelinę i Lesiu dokładnie wie, gdzie to jest. Panie Lesiu, czy pan ma jakieś problemy? Czy pan tam samotnie wali jabole wieczorami, czy o co chodzi? Bo to nie jest normalne, żeby rozpoznawać takie meliny jako nauczyciel. Chłopcy zachowują się wobec niej coraz bardziej nachalnie. Dziś to mam i tak nikogo nie obchodzę. Aha, widzę, brakuje ci chłopaka, którego będziesz obchodzić, co? Dajże spokój. Odszyb się ode mnie. Dajże spokój. Daj spokój, fajna jesteś. Chciałbym mieć taką ostrą laskę jak ty. Nie. Taką łatwą laskę? Czy ładną laskę? Co on powiedział? Muszę sprawdzić. Chciałbym mieć taką ostrą laskę jak ty. Nie. Chciałbym mieć taką łatwą laskę jak ty? Stary, jesteś obrzydliwy. Ostrą, niełatwą, ostrą. Wybaczcie, widzowie, za Kamilkę, no i za uderzanie w mikrofon.
Taka fajna, daj mi buziaka. Nie, dzięki. To może dać mi? Czy wy obaj jesteście nienormalni, czy o co chodzi? A co, nie lubisz trójkącików? Ratunku! Pomocy, ratunku! Ej, zostawcie ją! Dobra, spodzamy się! Co się dzieje? Zostawcie ją! I'm disgusted! Nie spodziewałem się tutaj takiego wątku, takich kwazików. Fu! Ja myślałem, że oni idą na wagary z jakimiś innymi, normalnymi nastolatkami, ale w sumie poszła na wagary z jakimś losowym chłopem, który akurat był like, szukamy... A oni szukali chłopaka, do... jaki był ich plan? To był plan od początku, czy oni po prostu wypili dwa piwa i poczuli się tak oszołomieni, że musieli dziewczynkę? Jezus Maria. Coś tak, nic ci nie zrobili, nic ci nie jest, dziecko, popatrz na mnie. Kochanie, martwiłam się o ciebie, dziecko. Martwiłaś się o mnie? No jasne, że się o ciebie martwiłam, Zosia. Przecież ty jesteś dla mnie najważniejsza na świecie, dziecko. Ja też cię kocham, mamo. Ja myślałam, że cię tylko Kajum interesuje. No co ci do głowy przyszło, Zosieńko, proszę cię, no. Naprawdę, dziecko, kocham cię, jesteś dla mnie najważniejsza, rozumiesz? Okay. Najważniejsza. Widzisz, mamo, to był test. Naraziłam się na niebezpieczeństwo po to, żeby to usłyszeć swoich ust. Mam 8 lat. Dobrze, że ci nic nie zrobili. Możesz wstać, tak? Ja się pozbierał butelki, żeby były na kaucję. Ja nie mogę po prostu, coś ty narobił. Tato, uspokój się, wszystko będzie dobrze. Tak, dobrze. Myśmy z mamą wszystko zaplanowali. Sprzedaliśmy mieszkanie, mama zrezygnowała z pracy. Jak ty sobie w ogóle to wszystko wyobrażasz? Normalnie. Wy pojedziecie i ja zostanę. Przecież mogę mieszkać kolejnie. Nie, no tylko kompletnie oszalałeś. Kamila? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Czy to jest ta dziewczyna? Tak, to Kamila. Cześć, jestem tatą Janka. No szkoda, że spotykamy się w takiej durnej sytuacji. O Jezu, ale zaraz wyjdzie szydło z Wolka, ale nie mogę się doczekać. Janek tak patrzy na nią takim criminal bombastic side eye. Nie wtajemniczył ją w ten plan, więc niestety Janek, pakuj się już do tego Ryanaira. Możesz wziąć tylko torbę. Nie rozumiem. Tato, przepraszam, ale my musimy już iść. Chodź, Kamila. Chwilkę, Kamila, poczekaj. Chcę z tobą porozmawiać. Powiedz mi, jak ty w ogóle wszystko widzisz? Ale jak widzę co? No, waszą przyszłość. W ogóle ja muszę porozmawiać z twoimi rodzicami jak najszybciej. No, ale ja nie myślę o przyszłości. No, ale chyba powinnaś, nie? Co? Przecież macie jakieś plany, coś musisz zaplanować. Masz jakiś pomysł? No, mam. Mówiłam się z Jankiem na weekend. Dziewczyno, no jak ty możesz do tego tak podchodzić? Ojciec, widzę, też taki trochę ciemny na umyśle. Teraz po prostu zapytać wprost, a ty czekaj, Kamila, ty jesteś w ciąży, tak? Ty wiesz, że jesteś w ciąży. Wszystko by wyszło. Ja wiem, że do tego zmierza, to się zaraz stanie, ale już chcę, żeby to się stało. Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę nie rozumiem, o co panu chodzi. No jak to, skoro spodziewacie się dziecka, to musicie coś zaplanować. Zresztą, nie no, wszyscy musimy coś zaplanować, jesteście przecież dziećmi. Tu. Jezu, wyobraź sobie, być tą Kamilą. Jest ten chłop, ty czekasz na jego pierwszy ruch. I w sumie podoba ci się taki śmieszny, tak? On w końcu robi ten pierwszy ruch. I drugi jego ruch to jest okłamanie własnego ojca, że jesteście w ciąży. Słucham? Powiedziałeś swojemu ojcu, że jestem w ciąży, tak? Janek, no mów mi szybko, o co tu chodzi? No bo ja nie chciałem jechać do tej Anglii. No i to wszystko zmyśliłem. Większej głupoty nie słyszałam. Jesteś nienormalny. No ty kompletnie zwariowałeś. I co, myślałeś, że to się w ogóle nie wyda? Sam nie wiem. Ojciec powinien powiedzieć, wiedziałem, że coś z tobą będzie nie tak po tym, jak upadłeś na głowę jako niemowlę 48 razy. Na beton. Kamila, czekaj! Odczep się ode mnie. Ale mi naprawdę na tobie zależy. I dlatego powiedziałeś swojemu ojcu, że jestem w ciąży? Tak, nie chciałem jechać dla ciebie. Ale wyjeżdżasz. No i co z tego? Znamy się tak naprawdę od jakichś 2 dni, ale czuję się z miłością mojego życia. Na pewno przetrwamy związek na dystans przez kolejne 8 lat. A potem, kto wie, może naprawdę zajdziesz w ciążę. Janek, my nawet nie byliśmy ze sobą na żadnej randce, a ty już chcesz ze mną być na odległość? I co z tego? Przecież będziemy się spotykać, nawet często. Do tego możemy do siebie pisać, smsować, gadać przy sobą przez kamerki. Ale niestety na nasz serwer w Minecrafcie nie mogę cię zaprosić, rozumiesz? Maciek tam zakodował tak, że no kobiety jeszcze nie mają tam wstępu. No, chyba, że jeszcze coś zadzwonię. Maciek, weź szybko usuń tego wielkiego kutasa. Możemy spróbować. Tak jest. Zobacz. Będzie fajnie, mówię ci. A tak w ogóle, to może uda mi się przekonać tatę, żeby wypuścić mnie dzisiaj z domu. I zabiorę cię na randkę. Super, mam szykować sukienkę? Na pewno ona w to poszła? Po tym wszystkim, co się stało, ona była no dobra, chodźmy razem na odległość. Kamila, co jest? Naprawdę zaimponowało ci to, że pierwszy co zrobił, to wkręcił swojego ojca, że jesteście w ciąży? Okej, zachowałem się jak debil. Powinienem od razu nią szczerze porozmawiać. Mam nadzieję, że ojciec pozwoli mi dzisiaj ją zabrać na randkę. Muszę ją w sobie rozkochać na maksa przed wyjazdem, bo związek na odległość to strasznie ciężka sprawa. Ale na pewno nam się uda. Wiem coś o tym. Miałem jakieś dziewczyny z Iławy. Wytrzymaliśmy całe 3 dni. Zosia zrozumiała, że nie miała racji, podejrzewając, że mama kocha bardziej jej kuzynkę niż ją. Próbuje dogadać się z Kają, która przebaczyła jej wszystko. To od razu ci wychodzi wynik. Wow, dzięki. No teraz kłamam, to zawsze była dla mnie czarna magia. Nie ma za co.
Jest. Słuchaj, ja byłam dla ciebie taka chamska, a ty mi teraz pomagasz. Ja nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę. Nie musisz się odwdzięczać. To, że mam ciebie i ciocię i dom, to najlepsze na świecie. A teraz musimy przejść do metody graficznej. Boże, ta Kaja jest taka wdzięczna, naprawdę. Tak mi jest jej szkoda. W sensie ona w sobie nie poniosła żadnych konsekwencji, nic jej złego nie stało, ale co się zdenerwowała, to jej. A ta Zosia, mam nadzieję, że przemyśli swoje zachowanie i nigdy już więcej nie pójdzie na wagach z jakimiś podejrzanymi typami. O, cześć chłopaki. Cześć, stary. Stało się, dzisiaj lecę. To już. Będzie nam cię brakować, stary. Ale wpadniemy na ferie czy coś? Nie no, pewnie zapraszam. Tymczasem ojciec tam, nie no pewnie zapraszam, będzie spać w piwnicy, bo gdzie indziej. A w ogóle już rozumiem ten tutaj z fryzurą fresh, już tutaj, już się szykuję, żeby zrobić na... No to co, na to wolne jest, ciekawie, ja słyszałem. Janek, ja muszę iść już do szkoły, a tak mi się nie chce. Hej, nie rozklejaj się. Jak się rodzice zgodzą, to przecież za miesiąc widzimy się znowu. No przecież wiem, ale będę tęsknić. Ja bardziej. No i jak ja mam teraz iść na chemię? Cały czas będę przy tobie. Na fejsie, na SMS-ach. Dobra, to ja już idę. Szybko poszła. A on jest like, cały czas będę przy tobie na fejsie, na SMS-ach. Będę cię pisał podczas lekcji. Jeśli nie będziesz odpisywała, to będę zły. Więc musiała odpisywać mi podczas lekcji. Więc wpadniesz w tarapaty. I wtedy przypomnisz sobie mnie. I moją akcję z panią Kłosek. Za minutę do ciebie napiszę. Będę czekać. To pa. Pa. Naprawdę? I naprawdę się skończyło po prostu tak, że są razem na odległość? Chłop podszedł do niej jako w sumie żart, wyznał jej miłość jako w sumie żart, stwierdził, że dobra, mówię ojcu, że ta dziewczyna jest w ciąży, ona się o tym dowiedziała i stwierdziła, dobra, bądźmy razem na odległość. Kamila, Jesus Christ, get some self-respect! Moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami. No, powiem wam... Dobry odcinek, bardzo dobry odcinek. Znaczy, ten wątek z tymi dwoma dziewczynami był trochę gorszy, wiadomo, ale wątek tutaj z naszym geniuszem zbrodni 10 na 10. Dziękuję wszystkim, którzy mi go polecili. Jeśli zostaliście ze mną do końca, zostawcie oczywiście lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści związek na odległość? Znak zapytania, wykrzyknik, znak zapytania, wykrzyknik. Widzimy się już niedługo, ciao!